Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Rio GT Line przygotowana do wydania i przy okazji tego samochodu mam dwie informacje, dobrą i złą. Dobra jest taka, że ten samochód zamówiony w marcu jest już dzisiaj, czyli w sierpniu, koniec sierpnia przygotowany do wydania. Zła informacja jest taka, że zamówienia indywidualne na model Rio przyjmujemy tylko i wyłącznie do 5 września. Po tym terminie tylko auta ze stoku Kia Polska. Zapraszam na krótki film. Kia Rio 1.0 turbo 120 koni mikrohybryda z manualną skrzynią biegów, wersja wyposażenia GT Line, kolor Clear White. Wersja GT Line, więc mamy felgi 17 cali aluminiowe, czarne wstawki na progach, przyciemnione szyby, czarne wstawki spoiler, czarne wstawki w zderzaku. Myślę, że zgodzicie się, że ten samochód zupełnie inaczej wygląda. Dwururka, logo GT Line. I w białym też dobrze wygląda. Ale wiadomo, cena też jest adekwatna do tej konfiguracji. 92 100 zł cena cennikowa. Jeśli ktoś jest zainteresowany takim samochodem, to czym prędzej można takie auto jeszcze zamówić. Nie ma czasu do stracenia. Indywidualne zamówienia, tak jak wspomniałem na początku filmu, przyjmowane będą tylko do 5 września. 5 września te zamówienia muszą być już w systemie. Po 5 września będą dostępne samochody tylko ze stoku Kia Polska czy ze stoku dealerskiego. Co będzie, w jakich ilościach, tego na razie nie wiadomo. Czas pokaże, zobaczymy. W każdym razie przy bieżących okresach oczekiwania na ten model takie decyzje właśnie jak zakończenie przyjmowania indywidualnych zamówień trzeba podjąć szybciej, żeby później nie było jakiegoś ryzyka, że trzeba kasować zamówienia, bo się nie zdążą wyprodukować. Kia Rio 1.0 turbo 120 koni mikrohybryda, manualna skrzynia biegów, kolor Clear White, wersja GT Line, 92 100 zł. Zajrzyjmy do środka. Kluczyk zbliżeniowy. To jest, tak bym powiedział, trochę miękko. Tu twardo. Pełna elektryka. Składanie lusterek. Kierownica ścięta u dołu w kształcie litery D. Logo GT Line. Tradycyjne analogowe zegary z wyświetlaczem kolorowym po środku. Tapicerka półskórzana. Fotele oczywiście podgrzewane, podgrzewana kierownica. Podłokietnik przesuwany ze schowkiem. Skrzynia szóstka, automatyczna klimatyzacja, nawigacja, duży wyświetlacz, kamera cofania. Nawigacja oczywiście z Kia Connect z dostępem do internetu. Ciemne szyby. Tutaj też taka, bym powiedział, fajna chromowana wstawka. Dwa ISOFIXy. Gniazdo ładowania urządzeń przenośnych tutaj na środku. USB. A, nie wspomniałem o tym jeszcze, LED-owe reflektory. Skupiłem się na końcu przyjmowania indywidualnych zamówień i zapomniałem o najważniejszym. Tutaj mamy akumulator do mikrohybrydy. Kamera. Logo GT Line. I kolor Clear White. Sufit szary. Tutaj do tego koloru wyjątkowo dobrze pasuje czarna płetwa rekina. Te czarne wstawki. Ta deska jest chyba inaczej. Na pewno jest inny materiał tej deski niż w wersjach ML. Kierunki w lusterkach, reflektory full LED,
chociaż kierunek jest nadal żarówką. Odpalmy światła. Tutaj jest radar do hamowania autonomicznego. Zajrzyjmy do środka. Odpalmy go. Jak to w mikrohybrydzie, zawsze trzeba odpalać na luzie. Trzeba przyznać, że z tym silnikiem elektrycznym ten samochód faktycznie tak miękko odpala. Komputer pokładowy. Trochę ustawień. Bezpieczeństwo na pasie ruchu, ostrzeżenia. Światła, drzwi, ryglowanie automatyczne, odryglowywanie automatyczne. Przepływ energii. Kamera. Kamera skrętna. Wyświetlacz 8 cali. Map. Czyli aktualna pozycja. Kia Connect. Dostęp do internetu później. Nav z funkcją prowadzenia do celu. Przycisk start-stop. W tej konfiguracji. Ta kierownica fajna. Przeszycie, tutaj perforowana skóra, fotochromatyczne lusterko, Kia Rio wersja GT Line, 1.0 turbo, 120 koni. Przypominam raz jeszcze, indywidualne zamówienia przyjmowane będą tylko do 5 września 2022 roku. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, nie ma czasu do stracenia, zapraszam do kontaktu m.kropisz@kia-interbis.pl albo 585523636. Zapraszam do kontaktu. Jest tak samo jak ze Stingerem, że takie informacje zawsze przychodzą niespodziewanie. Trzeba się spieszyć. Tradycyjnie dziękuję za uwagę. Proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. A światła miałem jeszcze pokazać. I jeszcze jedna rundka w trochę bardziej naturalnym świetle. Kia Rio, wersja GT Line. Kolor Clear White. Fajnie tutaj odcinają się te czarne wstawki, czarne szyby. Felgi 17 cali, myślę, że też niczego sobie. Możemy jeszcze odpalić reflektory full LED. Możemy w sumie zajrzeć jeszcze pod maskę. Jeden zero turbo, 120 koni, MHEV, czyli mikrohybryda. To by było na tyle. Jeśli chodzi o Kia Rio, możemy jeszcze światła z tyłu pokazać. Wersja GT Line. To by było na tyle, jeśli chodzi o Kia Rio. Jeśli ktoś chciałby taki samochód skonfigurować pod siebie i go zamówić, nie ma czasu do stracenia. Zamówienie indywidualne przyjmujemy tylko do 5 września 2022. Zapraszam do kontaktu m.kropisz@kia-interbis.pl i 585523636. Tradycyjnie dziękuję za uwagę. Proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się.
Kia. Movement that inspires.